Witam mężczyzna, wodnik i dla niego wybranka, czyli partnerka. Najmądrzej by było, jakby nasz wielbiciel poznał lwicę wspaniałą. Ona wręcz doskonała. Cały czas, no cóż może robić, jak nie leżeć na szeslągu i wygrażać palcem. Wodnik tego nie rozumie. Jak ona może rozkazywać jeszcze w tej pozycji? Czy ona to rozumie? On przecież całkiem przyzwoity, potrafi robić wiele. Jest człowiekiem doskonałym, przeważnie branży intuicyjnej, czyli inżynierem. Albo jeszcze jakimś informatykiem, albo tam jakimś znamienitym w doświadczeniach swoich. Nie powiem, że przeżytkiem, ale człowiekiem, który na intuicji opiera swój zawód, a ona mu tu rządzi. No to jest nie do wytrzymania. Po prostu on wtedy dostaje wyzwania, żeby odejść. No i odchodzi. No ale partnerkę trzeba zdobyć. No i poznaje najpiękniejszą ze wszystkich znaków, wręcz syrenę spod znaku ryby. Oczywiście przepiękna ona i taka zgrabna. Ma jedną wadę. On nie może jej dojrzeć. Ona ciągle pływa nie w tą stronę. Oni się umawiają na rogu, a ona zupełnie z innej strony mówi: kochanie, gdzie ty jesteś? A on mówi: stoję tutaj, na tym miejscu. A ona po prostu: już płynę do ciebie. Ale przypłynęła za 4 godziny. A on, biedak, siedział w tej kawiarni i wszystkie cukry w kościach wyjadł i cały czas, wypił w międzyczasie 4 herbaty i po prostu już nie mógł. Więc zebrał swoje kości i zostawił naszą śliczną rybę w swoim akwarium. Niech sobie tam żyje. Na drodze spotkał wspaniałą dziewczynę, najpiękniejszą, jaka mogła być w tej chwili, kobietę spod znaku. Nie uwierzycie. Baran. Dziewczyna zgrabna, to jest rzecz jawna. Umiejąca szybko i bystrze podejść do życia. No i w tym momencie on czasami się zakochuje. Lecz ona patrzy na niego i nie rozumie. Dlaczego on ma tyle przyjaciół i ciągnie co chwilę innego? Nie powiem co, ale kotleta stłuczonego i on się zaprzyjaźnia ze wszystkim i z każdą. A ona mu tego już nie wybaczy. No drogi, ja jestem baranem, ale ze mnie barana nie zrobisz, kochanie. Ja ci urządzę te randki z tą czarną, albo są innego koloru niż ja. Skąd te włosy na tapczach? A tamta w pracy, co się tak tobą interesuje i patrzy w ciebie jak w bóstwo, niech sobie z ciebie weźmie. Razem z kaftanem będę bardziej bezpieczna. No i związek runął. Powód? Nasz wodnik faktycznie z kwiatka na kwiatek wyruszył kiedyś w pielgrzymkę. No cóż, w tej pielgrzymce samotności poznał naprawdę kobietę. Ach, co to była za dama. Ona spod znaku byka.
doskonała, spokojna i stateczna, umiejąca liczyć, mająca własny, spokojny, ecie-pecie majątek. Ona spokojnie wszystko wiedziała, jak ma wydać jego pieniądze, gdzie ulokować, gdzie co, by zdobyć, by posiąść coraz większe metraże i plany. Po prostu nie do wiary. Dziewczyna wspaniała. Ale nasz wodnik, swobodny i wesoły, przecież ma przyjaciół sporo, to już wiemy o tym, ale nie tylko. On nie lubi jednego. Kiedy ona rządzi nim i jego, on chce wziąć kartę, a na niej pusto. Bo ona kupiła w tym momencie 2 hektary lasu. W tym sęk, że on wtedy chciał wydać na przyjaciół i zabawić się tęgo i nieźle, bo źródełko by wyschło towarzyskie oczywiście, bo nie inne. I nie pojął, że trzeba po prostu odejść. Bo jak dalej tak pójdzie, to on zostanie nagi. A na to nie pozwoli nasz wodnik wspaniały. Nie zrozumiał jednego, że nasza pani spod znaku byka jest bardzo przezorna, a on ma fantazję i przeszłość go goni. No więc poszedł dalej i poznał najpiękniejszą dziewczynę ze wszystkich dotychczasowych, bo każda jest piękna, jak w piosence, to była kobieta spod znaku bliźniąt. On rozszczepywał jej amory. Ona z jednej strony mister czeki, a po drugiej ten drugi. I on po prostu ją naprawiał. Ona gadała trochę od rzeczy. Raz jedna myśl, raz druga. Po prostu jak w tym życiu. Po prostu on tego nie rozumiał zbyt długo, bo myślał, że jako medyk i jeszcze do tego tradycjonalista zrozumie jego. A ona wciąż gada i powiedzmy, że od rzeczy. I on tego już w ogóle nie rozumie. Więc stwierdził, że bezrozumnie odejdzie od tego. Mimo, że związek powinien być wspaniały i poznał następną, wspaniałą dziewczynę spod znaku raka. Ona wręcz domatorka, siedziała cały dzień w domu i pychciła, robiła pączki, strucle i jemu to bardzo odpowiadało. Oczywiście mężczyzna spod znaku wodnika lubi tradycje i lubił tam wracać, ale ona po prostu nawet jego nie wypuszczała i w pewnym momencie zobaczył, że jest sam. Bez kumpli, bez towarzystwa, każdy dzwonił do niego, a telefon nie odpowiadał i zdenerwował się strasznie. Nie lubi, kiedy się przed nim drzwi rygluje, a jeszcze jedna rzecz, kiedy go się maskuje, a w dodatku, kiedy się na niego plaster przykleja i jego nie ma. On jest rewolucjonista i on musi być wszędzie, gdzie się tylko da i wszędzie musi głosić swoje tezy. To jest niemożliwe. Więc nasz rak po prostu znika. No cóż, lwa już mamy za sobą, więc przeszedł do panny. Panna schludna, rezolutna,
I świetna dziewczyna. Przede wszystkim bardzo aktywna. Jemu się to bardzo podoba. Pod jednym względem, że razem będą coś robić w znoju. Ale nasza panna po prostu jest przebiegła i potrafi wyliczyć każdy centymetr i jego. A on po prostu nie za bardzo lubi, kiedy mu się liczy kroki, gdzie on chodzi. A ona po prostu nawet mu licznik założyła na prawej nodze i mówi 630, gdzie byłeś? Mam to na liczniku, a on nie umie powiedzieć, bo zboczył gdzieś niewinnie z kolegą, ale tam poznał jakąś, a ona to już widziała i tylko od niego analizę. I sam po prostu się przyznał. I odszedł gdzieś w niepamięć. I panna go po prostu zwykłą gumką z życiorysu wymazała. No cóż, trafiła się najpiękniejsza w zodiaku. To rewelacja. Zgrabna. Waga. Najukochańsza. Nasza waga trzebiocze słodziutko i trzepie oczkami. Jest tak zgrabna, że on po prostu nie wierzy, że coś takiego mogło mu się przydarzyć na jego drodze szczęścia i marzeń. Wszystkim ją przedstawia. I to jest najgorsze. Przedstawił ją także wrogowi. I waga po prostu nie zauważyła jednego, że przystała przy tamtym. I tak się rozstali. No cóż, nasz skorpion spotkał kobietę, która dokładnie wie, czego chce w życiu. Przede wszystkim analizy. O Freuda już oparła się dawno. Przeszła do Karla Gustawa Junga. Albo nawet zrobiła analizę według teorii Einsteina. Wodnik tego nie wytrzymał. Po prostu. Matematycznie nie zdążył. Się rozwodnił. I przeszedł do następnego znaku. Bardzo porządnego. Ona z podstrzelca świetnie tańczy. Doskonale. Potrafi tak fikać, że Charlestona nawet na stole odtańczy i to bez muzyki. Na początku jemu się to podoba. Jest świetna. Lecz wtedy, kiedy ona zacznie myśleć, kiedy ona zacznie analizę robić, kiedy ona powie mu, słuchaj stary, ty musisz się troszeczkę jeszcze poduczyć, to on tego nie rozumie. Że on tyle lat skąpił na szkołę i wstąpił do niej i nauczył się tego, a ona coś mu wypomina, że jest co? Że farmazony, że tworzy nową ideologię. No i nasz strzelec umknął, ponieważ ideologia nie odpowiadała i nie potrafiła, bo strzeliła troszeczkę dalej i trafiła innego. I wyszła z niekonwencjonalnego. Weszła w coś bardziej prozaicznego. Nasz pan wodnik po prostu z rozpaczy poznał następną. To pani Kozioł Rożec.
Ona spokojna, wręcz statut z niej bije. Pomału wyjmuje kalendarz, a w nim cała rola jego. W domu i w życiu i w pracy. 6 rano wstajesz, skarbie myjesz co nieco. Zęby szczotką tą po lewej, potem tam masło, nie masło, a przepraszam, pomyliłam się, skreślę. Pastę do zębów, potem puszczysz w usta i 4 razy, żebyś jak huchniesz, żeby było czuć miętą. Wodnik, chłopak, który wie o tym, że higiena jest zaletą, ale nie rozumie jednego, że ma wyliczać, ile pasty na szczotce, że ma wyliczać, ile kroków zrobi do pracy, że ma wyliczać, że tylko tym tramwajem, co będzie, jak się tramwaj lekko spóźni, a co będzie, jak w pracy zamkną bramę, a co będzie, jak pracę zlikwidują całą, bo on by chciał firmę mieć swoją, a ona wtedy ora i ze sobą po prostu nie wytrzymuje. Nasz drogi wodniku, mężczyzna oczywiście, bądź dzielny i zrozumiemy, że u ciebie jest jedno, tradycja. Nie mówiłem tego na przedzie naszej opowieści. I lubisz spokój, tradycję, niezmienne życie, lecz wprowadzasz taki chaos dookoła i chcesz poznać tak wspaniałe życie, że rujnujesz je dookoła. Nie rozumiesz jednego, podstawowej rzeczy, że ty chcesz nagle wszystko mieć. Nie uda się. Wręcz musisz dojrzeć do każdego elementu, bo wiesz, pociąg życia idzie nie tak szybko, jakbyś chciał, tylko powoli. I z klasy do klasy życia trzeba przechodzić i w każdej klasie robić to, co tam jest zapisane. Kiedyż masz lat 14, nie poznawaj panny. Kiedy masz lat 21, pomyśl o innych rzeczach, o swojej karierze, a kiedy masz te 42, może dopiero wtedy bierz się za te panny, bo wtedy coś z ciebie jest, bo jesteś lekko filozofem czy analitykiem z innych życia i swojego też. I to się ciebie przede wszystkim tyka, bo zegar ciągle cyk, cyk. I godzinę właściwie dla ciebie ustawia, tylko ty nie rozumiesz i robisz tą rewolucję niepotrzebnie, bo z tego naprawdę nic nie wynika. Bo mimo to, że zmienisz dookoła wszystko, wracasz z powrotem do swojego kubka, siadasz z powrotem na tym samym krześle, przy tym samym stole, i w tym samym bałaganie myśli. Do zobaczenia. I zapraszam przede wszystkim na dalszy ciąg opowieści. No przecież zawsze tylko o wodnikach. Do zobaczenia.